Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w szóstym odcinku z The Foresta. Wczoraj, przedwczoraj właściwie się pomyliłem i stwierdziłem, że to był czwarty, ale to był piąty tak naprawdę. I teraz mamy szósty, to jest odcinek za wczoraj, którego jednak nie było, no bo po prostu fizycznie nie miałem już po prostu możliwości nagrać. Już tak zmęczony byłem, że nie mogłem już sobie na tyle pozwolić. Teraz jeszcze będzie mnie brał kaszel. O, już dzisiaj to z nawiązką. Dobra, chcę ten topór, ale on jest dalej zbugowany. Więc z racji tego, że jest zbugowany, bierzemy ten. I kontynuujemy. Czekaj, czekaj, czekaj! Zajączkowskiego muszę złapać. Ty nie ma uciekania. Ha! Przez ścianę nie uciekniesz. I patrz! Rąbany! Muszą naprawić te bugi. Nie może tak być. Nie, ty gdzieś ty myślał, że mi uciekniesz. Kurde. No proszę. I kurde, znowu mi się ten toporek wyjmuje. Jak ja, kurde, chcę ten. Dobra. W dupie. Kontynuujemy budowę naszych murów. Między innymi dzisiaj będzie odcinek na tym polegać. No nie wiem, ewentualnie możemy się jeszcze gdzieś przejść, ale dobra, tego królika nie zostawmy. Może dzisiaj znowu jakieś ataki kanibali będzie. A zobaczymy. Tu pewnie będzie sporo patyków albo takie mniejsze pale. Nie wiem, jak tam wolicie. Ale ja bym zrobił jeszcze jeden taki magazyn. Bo taki mniejszy to jest za mało. Dobra, z tego będą patyki. Szkoda. No właśnie tak samo myślałem. Mamy takie same myśli. Kurde, ile tych. No, weź to zabij. Najpierw tak. Jeb. Okej. Nie jedz tego pod żadnym pozorem. Najlepiej to zniszcz. Dziękuję. Aha, krwawimy. Teraz przydałoby się nieco zgarnąć tej krwi z naszego ciała. Okej. Spoko. Tak, w ogóle jutro będzie prototype. Spróbuję jeszcze Gotika rzucić. W środę byłby na przykład, nie wiem, może Risen 3 i Dead Space. Nie wiem, ja muszę teraz rozdzielać te gry. No, trochę mam tej serii do zrobienia. A chciałbym się wyrobić na przykład do listopada, kiedy będzie wychodził ten Assassin's Creed Unity. Ale no, mam te wszelkie obawy, że no może mi nie pójść, a gra będzie się kurzyła. Więc no, tak jak mówię, no to są właśnie te nasze przeciwności. Na pewno większość moich widzów, albo przynajmniej jakaś część, ma lepszy sprzęt ode mnie. Nie ukrywajmy, na pewno tak jest. W ogóle trzeba będzie się przespać, bo się robi nocka. Dobra, w ogóle idź już spać, bo i tak pewnie nocka się robi. No, no właśnie. Dobrze, żeśmy zrobili w samą porę. Dobra. A mamy jakieś części ciała? Do opony. Jakaś noga gówniana. Tylko dalej jest ta ciemność. Czemu nie zapalasz latarki? Czy latarki, tam światła, czy czegokolwiek innego. Zaraz pewnie się jaśniutko zrobi. Da się jeszcze położyć coś? Ty, da się. Fajnie. W ogóle trzeba się tego gówna pozbyć. Szkoda, że tego się nie da przerobić na pale. Nie, i tak co odcinek zapisuję, to i tak się to będzie przenosiło. Ale w dupie z tym. Trzeba teraz drzewa bić i pozyskiwać pale. Ale on wolno bije.
On tak wolno bije. Dobra, już lepiej. No i mam nadzieję, że się nie rozchoruję, bo do nagrywania to trzeba mieć no, czyste gardło. Nie takie kurde przesiąknięte bakteriami. Potem nie ma sensu tego nagrywać, czegokolwiek w ogóle. Dobra, teraz tak. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Tak, w ogóle mieliśmy zrobić drugi magazyn. Gdzie mamy to gówno? Jest. Tylko teraz to musimy tak zbudować, żeby nie zdupić czegoś przypadkowo. Dobra, i teraz jak my to budowaliśmy w przypadku poprzedniego i lepiej, żeby tego nie zdupić. Tylko żebyśmy na serio tego nie zdupili. Dobra, będzie tak. Myślę, że nie będzie źle. No, no może być. Nie narzekam. A, jemu się już przyciski pomyliły. Okej. Okay. To miało być tak, okej. Okay. No, będzie dobrze. Tak, mam nadzieję. No ale bugi... No bugiem są te... zbugowane drzwi. O! Nieproszony gość, czekaj. Już mi poświecimy tu latarynką. Przejdziemy my w ogóle latarynkę. Jest. Chodź tu. Latarka miała być. Kurde, chodź tu. Chodź tu. O, no tu. No, ale uderz tą pizdę. Dobra. Grzeczna. No okej, okay, i posprzątane. Ale tą latarkę to ty już możesz schować w ogóle. Dobra, dziękuję. Końsy? Nie, jakiś napój. A ty też dobrze. Aha, i chyba już możemy zbudować nasz manekin. Z części ciała. Dokładnie, i teraz można odpalać. O kurde. Teraz macie przestrzeń. Teraz to się możecie już bać. Dobrze. Dobra, to wracamy po nasze... O, tam fragmenty pali. No, tam czekają na mnie. No weź je. Pięknie. Można iść. Tak w ogóle zastanawiałem się, czy nie kupić też FIFA 15, bo... dzisiaj już mi troszeczkę pisaliście, że czy będzie FIFA 15 Ultimate Team. No, ja bym chciał, tylko właśnie kwestia jest teraz następująca. Co mi to będzie dawało, skoro kupię FIFA 15, w której są ci sami piłkarze, to samo boisko, ten sam zarys boiska, ta sama taktyka gry. Tylko polepszona grafika i nic więcej. Mnie to tylko tak zastanawia. Nie mówię, że to już jest źle, ale... No ja uważam, że w rok to jest jedno i to samo, tylko po prostu... I ewentualne zmodyfikowanie zawodników, no. I to tyle. Co kurde, znowu infekcja? Kurde, czegoś żeś się zaraził. Raka masz. Krwiaka. Że się wykrwajesz co moment. A teraz jeszcze głodni jesteśmy, no super. No, masę rzeczy musimy zrobić. A za 8 dni będzie wersja 8. Bo mi się zdawało, albo mogliśmy pływać pod wodą, ale dobra, w dupie z tym. Okej, teraz przydałoby się coś wpieprzyć. Chyba, że kanibal mi przeszkodzi. No właśnie. Chyba chce mi zepsuć apetyt. Bardzo tego chcę. Gdzie? No tam widzę kolejnego ka... Co tam się odpieprza? Łap nie odpalimy. Ale to możemy.
W ogóle nie mam badyni. Aha, fajnie, że nas na tyle stać. Dobra, teraz tak. Tu trzeba zapalić. I to trzeba zjeść. W ogóle usiądź sobie, jeśli możesz. Ale jak ty siadasz, kurde, co za kretyn. Co za kretyn tworzył ławki. Dobra, ta ławka to jest jakaś, kurde, chora. Zaraz cię zjemy. Dziękuję. Mamy jakieś skiny? Nie. Rybka szczęścia. Taka nasza złota rybka. Artefakt w deforeście. Jest nam niezbędny. Może on tylko nam szczęście przynosić i nic więcej. No właśnie. O! 2 na 1! O kurde. Specjalny oddział SPD, kurde? Paczek, jaki skoczny. Nie, mu się nie dam. Ty kurde, jaki wytrzymały. Ile musiałem w niego walnąć? Czekaj, najpierw twojego kolegę trzeba zabić. Patrz, jaki on chory. O kurde. Teraz się robi groźnie. No ale... ubiją. Kuźwa. Chcecie więcej manekinów? Proszę bardzo. Do waszej dyspozycji. Chciałem B. Chcecie więcej tych debili? Proszę. To już było. A może teraz to zbudujmy. I niech to będzie tak. Dobrze, no proszę bardzo. Żeby potem nie płakali. No i dobra. Kuźwa, ja im dam. Okej. O, to mi się zrobiło. O, teraz wścieczony. Zus. Dobra, tam kolejny kanibal. No, prosi się o manto. Okej. Chodź tu. Jeszcze skoszę trawnik. Zanim cię zjadę. Chyba, że pierwszy zaatakujesz. Ty parze, jaki agresywny. Ty teraz ucieka. Z jednej strony agresywny, z drugiej tchórzliwy. O, dobra. A chcemy się bawić. Nowa taktyka kanibalosów. Wejdź na drzewo, a z niego spadniesz. Co ty kombinujesz? A chcesz mi pomóc w... Patrz, on wiedział, że ja już rąbię drzewo. No, wiedziałem, że już mi spieprzył. Żeby tak na niego spadło. Nie, gówno. Chodź tu. Trzeba cię zgładzić. Dobra. Jak chcesz. Jak chcesz, nie muszę cię zabijać. Nic na siłę. Tylko jak zaczniesz mnie atakować, to cię kurde rozgnoję do ubolewającej śmierci. Dobra, trzeba skończyć ten nasz magazyn. Bo go nigdy nie skończymy, a kanibale będą się rozmnażać. Jak pizdy. Maciory. O. Chodź tu. Obywatelu Polski. Pięknie. Dostało. Dostało mam to. Teraz jeszcze skończymy nasz model. Okej. Chyba łap w ogóle żadnych nie zgarnęliśmy. Zamian. Ale mamy te nasze pale dalej. O, teraz możemy nałożyć. I git, jeszcze dwie główki i... Aha, to o właśnie, teraz pójdziemy po patyki. Zbierzemy sobie te dwie sztuki i jeszcze głowy dwie. Czyli co, dwie głowy to nie jedna. A to i kurde się zbierze do kupy. No bierz te patyki. Dziękuję. Czy takie było trudne? Dobra. Mi się tu powoli będziemy obsadzać. Mówię wam.
No i dobra, i tylko jeszcze dwie główki. Tylko takich złapać i za gardło. Dobra, tu mamy kolejne drzewo szczęścia. A jesteśmy w efekcie krwawienia? Nie. O tyle dobrze. Bo nie ręczyłbym za siebie. Ja bym się już zabił. Słuchaj, źródełko wody. I teraz w moją stronę leci to drzewo idealnie. W sumie i tak. O kurde! Jak się to drzewo wyginało. Tak się wygibało bało, że... Aż zadziałało. Dobra. Skończymy ten nasz drugi magazyn. Tam będą pale. Tak, tam będą nasze pale. Na zapas. Jakbyśmy chcieli coś zrobić. O, jeszcze długo będzie nasz dzień trwał. I mam nadzieję, że się jakoś wyrobię przynajmniej z czymś. Odcinek znowu będzie taki 30-minutowy. Znaczy nie martwcie się, jeszcze będą ze dwa odcinki z Deforesta, z tej wersji. Bo dopiero za tydzień we wtorek wypada wersja Alfa 008. Więc spokojnie jeszcze coś tam zdążymy zrobić. Tu jeszcze był jeden, ale już nam ucieka. No ten już nam uciekł. Napij się. Możesz się alkoholu napić, pozwalam ci, i tak ci promile urosną. O, o, proszę. Kolejny. O! Teraz ucieka. Ciężko. Co ty kombinujesz? Czemu to się zgasiło? Masz czuć postrach. Bo dołączysz do nich. O ty! Ty patrz kurde, walczator z niego. Kurde. No, nerkę mu zniszczyłem. Nie wstaniesz już. Kurde. Co to w ogóle myślało? Że mnie tak szybko spieprzy? Nie. Czekaj, główkę nałożymy, dołączy do kolekcji. Pięknie. Jeszcze ostatni. I mamy już trzy rodzaje modeli. Takie najpraktyczniejsze i stabilne. Kanibali. Z części ciała. Ostatni sobie stworzymy, jak zabijemy. Myślałem, że już coś mnie chce wystraszyć. Ale dobra. Pół biedy. Dobra, szukajmy drzew. Bo te dziadostwa mnie nie interesują. Tylko właśnie te pieprzone pale. Zaraz zbudujemy drugi magazyn. A minęło już 15 minut. Niespełna, albo już. No nie wiem, o czym my tu jeszcze podyskutować z wami. Ale tak jak mówię, jeśli się okaże, że ten asasyn mi nie pójdzie nawet na niskich, no to ja albo się załamię. O, jak te pale się rozleciały. I teraz jest ich aż 5. Czyli tu będą dwie, a tam jedna. To zaraz sobie zbudujemy urządzenie do przechowywania pali w tym drugim magazynie, tylko muszę to tak zrobić, żeby nie zrąbać. No i proszę, i te zbugowane drzwi. Ja nie wiem, no, zróbcie coś w następnej wersji, żeby tego w ogóle nie było, żeby, i żeby mniejsze było wykorzystywanie drzewa na te takie budki, no. No bo to jest bez sensu, to jest zmarnowanie półtora sztuka, no, to jest zmarnowanie dwóch sztuk palów na takie dziadostwo. Dobra, i teraz tak, trzeba będzie zrobić dokładnie to. Tak, na to. Teraz trzeba będzie to tak położyć, żeby nie zjebać czegoś. Najlepiej to położymy, jak było w przypadku tamtego. Ale to jest takie duże, kurde.
Zaraz to położymy tak, żeby to było w jakimś dogodnym punkcie. I teraz po patyki trzeba sięgnąć. To czekajcie, to ja już będę robił kolejną ścianę. Ściana. To co to w ogóle? A to są te pułapki nasze. A ja szukam tego dokładnie. Dobra. Trzeba to teraz robić tak, żeby to jakoś wychodziło. Dobra, to będzie. To będzie tak. No, tak troszeczkę do dupy, ale będzie. Mam nadzieję. Dobra. Teraz trzeba iść po stado patyków. Aha, tak trzeba to wszystko wziąć. Ekstra. Genialnie. Dobra. A teraz jak ja mam to robić? Aha. Cudnie. No ja, jeszcze te budki są zbugowane w dodatku, no. I jak to budować normalnie? A, już więcej patyków nie ma. Ekstra. I muszę tak podchodzić, nie? No. Jak ja mam dalej budować? Taki bezsens trochę. O. Idzie, ale... Zaraz się okaże, że w ogóle nie będę mógł włożyć tych pali. No i jeszcze po trzy patyczki. To ja sobie gdzieś muszę skubnąć. Takie badylki. Dobra. Jeszcze tak ze dwie sztuki. No, zbieraj to. Kurde. Won mi z tym patykiem. Dobra. No nie wiem, zbudujemy ten magazyn. Porobimy jeszcze parę ścianek. Tak, znowu zaczęło lać. Jak ja lubię, kiedy coś musi być nie tak. No, kurde, życie mnie tak lubi robić w ciula, że zawsze mam pod górkę. Czekaj, trafię go w sk... nie trafiłem go kamieniem, a i tak by się nie zabił. Dobra, trzeba teraz coś zjeść. Znowu. A, to jest w ogóle żywe. A on się rozgląda jak jakiś przygłup. No ostatni patyczek, no kurde, nie rób sobie cyrków. W ogóle napić się też trzeba. Kurde. Nigdy o niczym nie myślał, dobrze. O, te są jadalne. Dobrze. Patyczek. No tylko tyle wymagam. Jednego głupiego patyczka. To nie są jakieś kurde wielkie trudy. Też niebieskie. Dobra, przynajmniej teraz rosną właściwe. To można je jeść. Dobrze jest. Najem. To są czerwonki. Ich nie wolno. No to przynajmniej muszę jeszcze iść i piec tego gówna. Mam czas. Myślałem, że to patyk. O i genialnie, tylko teraz kwestia jest taka. Jak ja teraz będę chował te pale? No? Czy aby na pewno nie okazało się, że ja to zbudowałem teraz na marne? W ogóle zapisz to. No dobra, ale teraz mamy problem, bo no teraz nic nie możemy przechować. Genialnie. Kurde, no po prostu świetnie. Zróbcie coś porządek. No dobra, przynajmniej fajnie teraz to wygląda. Tylko szkoda, że kurde... No, nie no, bez sensu to jest trochę. Jak dla mnie. Ja się męczę, 16 patyków w dupę. I kurde, nie możesz położyć drewna, no. To jest śmieszne. Dobra, dalej sobie tutaj leżą te pały. I teraz taka sytuacja. Skończymy ścianę.
też odcinek, bo czas ucieka. A w piątek i sobotę, i może nawet w niedzielę jeszcze rzucę deforestem. Zobaczymy, no. Żeby coś z tego było. Dobra, to jeszcze narąbiemy jakiegoś drewna. I skończymy odcinek. I taki mój plan. Bo szczerze mówiąc, ja się tu nie rozbuduję, a i tak za niedługo będzie kolejna wersja, więc jak dla mnie nie ma sensu się bardziej budować. Więc taka moja sugestia. Jak już tylko wyjdzie kolejna wersja, to... Czekaj, kanibal? Czy mi się tylko zdawało? Nie, kanibal. No teraz jesteśmy głodni. Chodź tu. O, no tu. Myślę, że będzie, żebym uciekał w nieskończoność. Patrz, na fuk się ucieka. On co? Nie wiem, coś mu się odjebało w mózgu. Ty kurde. Dziwolągu. Zasrany. Kurde, kwiczyć mi tu. Dobra, chciałem tylko łap. Tak się chcecie bawić. O ludziu. Ale wiatr na pieprza. Już nie chciałem klnąć. Dobra, trzeba to szybko drzewko odrąbać. Wziąć te dwa ostatnie pale. Stworzyć tą ścianę. I skończyć odcinek, bo szczerze mówiąc, nie będę robił godzinnego odcinka, kiedy nie mam czasu w tygodniu na to, żeby zrobić godzinny odcinek. Jupikaj. Tej, albo mi się zdaje, albo spadnie pierwszy deszcz. Nie wiem. Dobra, tak czy siak idziemy do domciu. Aha, teraz mamy dwa domy. Jeden jako śmietnik, a drugi jako burdel. No super. O nie, teraz się ciemno zrobiło. Super. Super moment. Kuźwa. Kiedy biegnę jeszcze z palami. I zagłodzony, i spragniony. Świetnie. Chyba w najgorszym momencie. Dobra, ale przynajmniej tu jest jasno. I tak chore. No i teraz kurde czarne drewno się zrobiło. Postanowiło sobie zapisz grę w ogóle i tutaj Lulu. No i dobra, jeszcze raz zapisz. No i okej, no na razie mniej więcej to tak się prezentuje, ale no nie rozbuduje się nawet, nie ma szans. Dobra, pójdziemy coś zjeść i skończymy odcinek, bo inaczej będzie kapowo. Dobra. Teraz tak, zapalić tu ognicho. Fajnie, że się kamienie podpalają. Cudnie. Co się drzesz? Co się... Chyba chcą jeszcze mnie wkurzyć dzisiaj. Prowokują mnie do tego. Nie zapisać, tylko kurde położyć. I straciłem jednego głupiego... Nie, dobra, jest lizard. Tego kamienia się w ogóle pozbądź. Może być. Teraz czekamy na nasze żarełko i kończymy odcinek. O kurwa, jaka tam mafia idzie. Trzeba najpierw się pozbyć tej mafii. Ej, no miałeś zjeść to. Przecież to się nam zaraz z tą mafią ubijemy. Moment. Chodźcie tu mafia. Wy kurwa. Jakie jesteście nieustraszone? Czemu oni uciekają? Kurde, ten potwory i spółka normalnie. Ja taki what the fuck? Kurde, zespół R przyszedł. Chodźcie tu. Przyszliście tu, to macie tu teraz zdechnąć. Prosiliście się. Czekajcie, tu chyba miałem główkę. Ale chyba jej nie podniosłem nawet. Czekajcie, ja bym za nimi poszedł, bo mnie się to nie podoba. Kurde, mafia pięcioosobowa.
przyszła, to mi się już nie spodobało z ich strony. Zobaczymy, co oni knują. Dobra, jest jeden. Jest tu jeden kanibal. Co no tu? Stop agresji! Szmato. Patrz. Tyle w tej kobiecie agresji. Była porozbierana, ale już nie jest. Dobra. Już się upewnię, że mnie nic tu więcej tak nie będzie straszyło, ale patrzcie, kurde, przyszło w pięciu, chyba wysłali kobietę, bo nic nie robiła, nudziła się w domu, kurde, srała w gacie. No, chopy w pięciu wydymali ją i kazali jej się zrobić zwiady. No mówię wam, takie są dzisiaj taktyki. To jest przerażające. Ale no, dostała w ogóle i tu nie ma o czym gadać. Kurde, w squasha dzisiaj grałem. Nie chcę już piłeczki. No, cieszę się. W chuj. Chyba tak bardzo lubię tą grę, że mi piłeczki dropią. Naprawdę. Już trzecia. Teraz pewnie też. Dobra, macie szczęście. Tego gnoja trzeba się pozbyć. Też fajnie. Dobra, już koniec z oblukiwaniem. Może jednak ta. O, dobra. Trójka. O kurde. Się robi ciekawie. Patrz, on mi nawet damage'a nie zadał. Dobra. Patrzcie. Patrzcie. On mi damage'a nie robi. Połóż ty się. Zdychaj. Kuźwa. Przyjdzie was więcej, to więcej zginie. O, no tu. No, oni celowo mi chcą wydłużyć odcinek. Poważnie. I to nie są żadne fotomontaże. Dobra. Wykup. No proszę, tu następny. Chodź tu. Patrz, jak mnie wypieprzył. Gimbus. Ale nie tak atakuj. Dobra, kobieta kontra mężczyzna. Kurde, małżeństwo tych mostowiaków mnie atakuje. Niedobrze. Tylko które w tej chwili? Zawsze chyba z pięciu. Kurde. Od zajebania was jest. Palą ci się czaszki, to i mózg też ci się musi spalić. Dobra. Okejka. Skoczy dla pewności. Dobra, cicho się już zrobiło. Mam nadzieję. No i tak mi się to nie podoba. Dobra, chyba teraz możemy tą główkę położyć. Pięknie, i zapal mi to. Trzeba zabezpieczyć się, bo kurde, jest fuj źle. I mam wrażenie, że chyba jednak powinniśmy stąd spieprzyć. I to w podskokach. Bo kanibali tu jest od zarąbania. Dobra. Trzeba na pewno już żaden obywatel tego kawałka ziemi mnie nie zaatakuje. Zobaczymy. Dobra. W naszym wychodku. Tam są nasze wyłodki, ale w dupie. Tu skończymy odcinek. Nie wiem. Może jeszcze na tą wersję poświęcę 3 odcinki. Tylko zobaczymy, jak się w ogóle z czasem będę miał do tego. Jak da radę, to jeszcze ze 3 odcinki mogę tak wywalić na wersję 007. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka. Te gówniksy mi musiały wydłużyć odcinek, a nie chciałem tego, ale to wiecie, walka z kanibalami to jest ciekawa akurat. Więc tutaj nie powinniśmy tego omijać, ale więcej kanibali. I powinniśmy wysadzić takiego kopniaka w ryj. O, no tu. Tylko się prosisz. Paczek mnie wybił w powietrze. Prawie. Co plujesz? No i dobra, żygaj. Patrz jaki. O! Damage bierze. Po raz pierwszy ktoś wziął
Porządny damage. Zdychaj. I tym akcentem kończymy odcinek. Jeszcze trzasnął ZUS, żeby były większe podatki. Tak, tak tylko potrafią prawdziwi pogromcy podatków. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków. Yo!